Witajcie kochani, tu Adrianna. Słuchajcie, w mieszkaniu jest tak zimno, a do tego choruję już trzeci raz w tym miesiącu. Dramat. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Najlepsze, w którym pokazuję moim zdaniem najlepsze kosmetyki z danej kategorii, które są do tego niedrogie i które mają dużą szansę sprawdzenia się u Was. I oczywiście pamiętajcie, seria Najlepsze nie jest w żaden sposób sponsorowana. A w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam mój ulubiony pędzelek do cieni. Oczywiście przypominam o rozdaniu na Instagramie, gdzie do wygrania jest iPhone X. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli lubicie tą serię i zaczynamy. Trochę mi się ubrudził ten pędzelek. Pędzelek, który chcę Wam dzisiaj przedstawić, jest to już chyba kultowy pędzel na polskim YouTubie i jest to Hakuro H79. Ten pędzelek służy do blendowania cieni i jest wykonany z białego, naturalnego włosia, choć u mnie jest ono trochę brudne, bo dzisiaj używam tego pędzla do makijażu, a do tego troszeczkę mi zżółk, dlatego że ja mam ten pędzel już od 5 lat. Słuchajcie, mimo że on jest określany jako pędzel do blendowania cieni, ja go używam absolutnie do wszystkich czynności związanych z makijażem oczu. Teraz moja kolekcja pędzli już się trochę rozwinęła, mam ich więcej, ale kiedy kupowałam go 5 lat temu i nie miałam kasy na dużą ilość pędzli, to potrzebowałam jednego, który sprawdzi się do wszystkiego. I używałam go zarówno do nakładania bazowego cienia na całą powiekę, do przyciemniania kącików oczu, do blendowania później wszystkiego. A także, jak się uprzeć, można nawet tym pędzlem nałożyć cień na dolną powiekę i też jest dobrze. Do tego mówię, minęło 5 lat, a ten pędzel jest w stanie idealnym. Nie wykręciła się skówka, nie wypadło włosy. Jedyne tak naprawdę, co się stało, to starł się napis, ale to najmniej potrzebne w makijażu tak naprawdę. Muszę Was jednakże uprzedzić o tym, że jak mówiłam, jest to włosie naturalne i nie jest tak miękkie jak włosie syntetyczne. Jeżeli macie wrażliwe powieki, no to może jednak nie kierowałabym się po ten pędzel. I też po wielu latach używania jednak to włosie staje się jeszcze bardziej suche, ale ja mam na to swój lifehack. Po prostu po umyciu tego pędzla nakładam na niego sporą ilość odżywki, on sobie tak z pół godziny leży, dokładnie spłukuje i dzięki temu utrzymuje to włosie w jako takim stanie i mogę używać. Do tego ten pędzel przez wielu beauty guru jest porównywany do już słynnego pędzla MAC 217 do blendowania cieni. Więc jeżeli zaczynacie z makijażem albo szukacie jednego, dobrego, niedrogiego pędzla, który sprawdzi Wam się na lata, no to Hakuro H79 jak najbardziej polecam. Tak, i dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie kciuka w górę i napiszcie mi, co jeszcze chcecie zobaczyć w serii Najlepsze. Zajrzyjcie także na Instagrama po iPhone'a X. Ja już się z Wami żegnam i dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Buziaczki, pa, pa i do zobaczenia.